Tak, jest to bardzo ciekawe. No to mamy te trzy filary i potem dochodzą takie właśnie ciekawostki, o jakiej wspomniałeś, tak? Dokładnie tak. Tutaj czwartym filarem, który stoi, również jest na tyle istotny jak czwarta noga w stole, jest redukcja stresu. Bo tak jak powiedziałem, kortyzol jest największym antagonistą testosteronu. Jeszcze nie zdarzył nam się podopieczny, który miałby wysoki poziom kortyzolu i wysoki poziom testosteronu. Zwykle jest tak, że kortyzol ciągnie za sobą prolaktynę i to spowoduje spadek testosteronu. I ten mechanizm widzimy praktycznie u każdego, kto jest mocno zestresowany, że tam ta gospodarka hormonalna leży, bo to jest logiczne. Testosteron, w pewnym sensie hormon wpływający, odpowiedzialny za reprodukcję, rozmnażanie się, płodność, zwiększone libido, to jeśli ty jesteś w ciągłym stresie, przewlekłym napięciu, to ostatnie, o czym myśli twój organizm, jest, żeby się reprodukować. Tam są inne rzeczy, które muszą być najpierw naprawione, ten stan zapalny zniesiony, stres obniżony, a dopiero potem myślimy o rozmnażaniu się. Nikt zestresowany raczej o tym nie myśli, więc prosty temat, redukcja stresu jako mega kluczowy aspekt w całym tym dbaniu o poziom testosteronu. Czyli mamy te cztery filary, stres jak najbardziej. To był tylko przedsmak, a cała rozmowa już dostępna od piątku na moim drugim kanale podcastowym. Link w opisie. Jeżeli dotarłeś do końca, to zostaw w komentarzu taką oto emotkę małpki. Pokazuje mi ona, że nie jesteś botem, a prawdziwym Homo sapiens. A w dodatku wspierasz cały projekt oraz moje morale. Zostaw jeszcze łapkę w górę oraz subskrypcję, aby być na bieżąco i widzimy się w piątek. A teraz czas na autopromocję. Część z Was może nie wiedzieć, ale napisałem własną książkę. Jeżeli interesujesz się rozwojem osobistym lub jesteś na początku swojej drogi w tym temacie, to ta pozycja jest dla Ciebie. Z pomocą Progressus Dux skrócisz sobie drogę o stokroć. Streściłem w niej kilka lat swojego rozwoju w 85 praktycznych rozdziałów wypełnionych konkretami. Darmowe fragmenty już dostępne na stronie internetowej przemekwojcicki.pl lub w linku w opisie. I nie jest to żadne zbieranie danych do newslettera, po prostu wchodzisz w linka i od razu masz całą treść. Nie zbieram żadnych maili, nic z tych rzeczy. Książka została wydana w edycji limitowanej do 100 egzemplarzy. Tak się składa, że robiąc ostatnio porządki, natknąłem się jeszcze na kilka z nich. Także na stronie przemekwojcicki.pl znajdziesz darmowe fragmenty, darmowe rozdziały. Znajdziesz również możliwość zakupienia tej książki właśnie w edycji limitowanej, zostało kilka egzemplarzy, oraz w e-booku. Na tejże stronie znajdziesz również transkrypcję podcastów. Więc jeżeli myślisz o zakupie tej książki, to lepiej się śpiesz, ponieważ ilość egzemplarzy jest mocno ograniczona. Miłej lektury i do następnego. Hej!